Mierzyliśmy się z nimi pierwszy mecz w lidze. Było dla nas wielkie wydarzenie. Mistrzem Polski graliśmy bardzo dobrze, ale nie wygraliśmy. Teraz zmierzymy się ponownie, tym razem w playoffach. Jeszcze ważniejszy mecz niż pierwszy mecz ligowy. Robimy wszystko, żeby sprawić jakieś niespodzianki, ale przede wszystkim robimy wszystko, żeby dawać... chcemy pokazać, że potrafimy dobrze grać. Jesteście w fazie play-off, w tej fazie bezpiecznej, która już wiadomo, że pozwoli wam być w najlepszej ósemce w kraju. No mało kto przewidywał przed sezonem, że Beniaminek tak znakomicie zakończy rundę zasadniczą. Jakby pan do tej rundy zasadniczej wrócił, jak ją ocenił? Jak najbardziej na 6. Jesteśmy zadowoleni z rundy zasadniczej. Oczywiście mogło być jeszcze lepiej. Ale naprawdę robiliśmy super robota, mieliśmy momenty wysoki poziom. Mieliśmy mało upadków, ale też od tego się nauczyliśmy. Te ostatnie przygotowania do tego wyjazdu do Policji, jak wyglądały? No i oczywiście, czym można jeszcze Chemika zaskoczyć, tak jak pan mówi, żeby go w cudzysłowie czymś na parkiecie oszukać? No, zaskoczyć nie, tak jak oni nie będą nam zaskoczyć. Jest mecz, który wiadomo, kto jest faworytem. Mamy swoją taktykę, to jest strategia, żeby spróbować robić punkty przede wszystkim i ewentualne sety i ewentualne, kto wie. Więc taktyka prosta jest. Wiemy, co zrobić. Najtrudniejsze będzie realizować to. Będzie pan mógł skorzystać z pełni swojej kadry? Są odpłatkać wszystkie zdrowe i są wszystkie gotowe do walki. Ola, po mocnym treningu przed wyjazdem, bo widzę, że jak skoro się spotykamy na siłowni, to trzeba było trochę siły, to z taką siłą i energią jedziecie na Chemika? Oczywiście, tutaj siłownia bardzo jest potrzebna. Dzisiaj co prawda była lekka, ale na Chemika wchodzimy w pełną moc. Pytałem trenera o to, że kto by przypuszczał, że ten playoff po pierwsze w nim będziecie, po drugie, że to będzie starcie z mistrzem Polski. Jak ty patrzysz na tę rundę i na siebie, na swoje dokonania, jeśli chodzi o ten sezon zasadniczy, który poza tobą? Myślę, że bardzo dobrze. Jak w sumie nikt się nie spodziewał, że będziemy w playoffach, co dla nas jest bardzo dużym sukcesem i moim osobistym też, że udało się w Tarun Lidze być w playoffach, ponieważ jak byłam w świeciu, no to miałyśmy dosyć tam ostatnie miejsca, a tutaj udało się zdobyć jakby sukces. To też takie wyzwanie dla ciebie właśnie, no bo to też chyba dla każdej z was, jak to się mówi, będzie to rywalizacja Dawida z Goliatem i to jest szansa pokazania się z jak najlepszej strony, czyli co, nie będzie, jak to się mówi, hamowania ręki? Nie możemy hamować ręki. Tutaj na Chemiku już musimy iść pełną mocą. To, co wszystko mamy, to wszystkie ręce na pokład i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Co najważniejsze twoim zdaniem będzie, jeśli chodzi o ten dwumecz, być może trójmecz, bo jeszcze nie mówmy hop, nie wiadomo, jak to się skończy, gra się do dwóch wygranych. Myślę, że głównie nasza gra, żebyśmy nie popełniali dużo błędów i skupiały się na tym, co my mamy zrobić. Jeśli zrobimy to, co sobie założyłyśmy, to mi się wydaje, że powinno być dobrze. Jaka jest atmosfera w zespole? Bo bardzo rzadko oczywiście, jak to się mówi, kamera zagląda do szatni. Dla ciebie to też, że tak powiem, właśnie ten nowy zespół, tak jak mówisz. Jakie to doświadczenia takie opolskie po tych kilku miesiącach? Super. Jeśli mam być szczera, bardzo fajna atmosfera. Dobrze się dogadujemy z dziewczynami i jakby nie ma większych spięć między nami. Wiadomo, jak jesteśmy kobietami, to tam czasami jakieś są małe spięcia, ale nic większego. Podobno nawet częściej niż u facetów czasem to bywa. Myślę, że tak. Raczej tu się jedna obrazi, trochę jakiś foszek, ale tak to jest dobrze. Ale jedziecie, widzę, w dobrych humorach do Polic, no bo nie macie po prostu nic do stracenia. Pewnie, nie mam nic do stracenia. Tak jak mówiłam, my jesteśmy już spełnione tym, że jesteśmy w playoffach, więc to tylko będzie w sumie zabawa. Ale z myślą jednak o sprawieniu trochę kłopotów mistrzowi. Oczywiście jedziemy tam po zwycięstwo, jakby nie patrzeć. I u nich, i u nas też będziemy starali się wygrać.